kolorowych, tradycyjnych strojach zaprezentowały się zespoły folklorystyczne oraz kapele ludowe. Wśród nich zespół Śleszynianki. Bierzemy po raz kolejny. W tamtym roku zdobyliśmy wyróżnienie, więc dla nas dalsze wystąpienie tutaj, ponowne wystąpienie, daje nam szansę do porównania naszej pracy, jaką wykonaliśmy przez cały rok, do porównania, co osiągnęłyśmy, co jeszcze przed nami. A że lubimy śpiewać, lubimy tradycje, także nie omijamy żadnej okazji, gdzie jesteśmy zaproszone, czy na spotkania, to w ogóle to, co mamy, czym się możemy poszczycić, to dajemy. Na scenie zaprezentowali się artyści z całej Polski. Jesteśmy z Brześcia Kujawskiego koło Wrocławka, zespół folklorystyczny spod Trzechy. Tak się nazywa. Od 25 lat. 25 lat. Teraz obchodziliśmy 25-lecie. Staramy się wszystkie pieśni wykonywać Oskara Kolberga. I to jest nasz atut i nigdy nie śpiewamy z kartki. Musimy się wykuć tego na pamięć. A jeszcze by było to bardzo dobre, żeby to śpiewać gwarą kujawską. Ale niestety niektóre panie są z miasta, więc nie potrafią. A ja jestem ze wsi, to mogę śpiewać na jo. Ale przeważnie tak. Śpiewać. To nie jest takie łatwe, bo żeby przełożyć taki tekst na gwarę, to jest dość trudne, żeby się nauczyć. Ale to jest nasza pasja, nasz konik. Cieszymy się, że my emerytki jesteśmy w tym zespole, bo jednak to jest dla nas coś, nie? Że uzupełniamy sobie tą dobrą chwilę wesołości z koleżankami, z kolegami, tak jak tu na tych zjazdach. Na scenie zaprezentowało się 14 zespołów wokalno-instrumentalnych oraz 4 kapele ludowe. Kategorie zespołów wokalno-instrumentalnych. Trzecie miejsce. Zespół ludowy Gniewkowianie. Zapraszamy na scenę, bo to pani wuj tutaj ma i statuetki, i jeszcze co nie bądź do tego, także zapraszamy. I nagrodę. I nagrodę, tak, o właśnie, nagroda na takim wielkim papierze, także nie wiem, jak będziecie się dzielić, ale nie tnijcie, bo może bardzo się rozmnożyć. Proszę Państwa, drugie miejsce, zespół ludowy Ziemi Piotrkowskiej, Piotrkowianie. Również zapraszamy na scenę, bo jest tutaj i statuetka, i kawał papieru ku temu. No i pierwsze miejsce. Zespół ludowy Jezioranki i kapela Warecka, ludowa kapela Warecka. Zapraszamy serdecznie. A są już Jezioranki, już to tutaj widzę Piotrkowianie, proszę tam podzielić, pani wójt, sprawiedliwie. No i proszę Państwa, na drugiej stronie mam dalej kategoria kapele. Gratulujemy serdecznie. Naprawdę bardzo się cieszymy, bo wszystkie zespoły okazały wysoki poziom artystyczny. Kunsz nie tylko w śpiewaniu, ale w stroju. I w ogóle za to, że macie chęć, to wiecie, gdyby mnie było stać, to bym wam wszystkim nagrody dała. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Kategorie kapele. Trzecie miejsce. Kapela spod Kowala. Brawo, brawo, bijcie, brawo. Dziękujemy bardzo. A, może nie wszyscy wiedzą, kto to jest, to ja się wrócę. Zespół Jezioranki i Warecka Kapela Ludowa. Warcka, przepraszam. Bardzo dziękujemy. Zmęczenie jest. Jeszcze prezent. I jeszcze po kosołeczce na drodze. Serdecznie gratulujemy. Muszę powiedzieć, że właśnie ten zespół, który uhonorowaliśmy pierwszym miejscem, no bardzo nam się podobało. Nie tylko jak śpiewali, jak grali, ale no, że tak powiem,
ten strój, który tutaj reprezentujecie, zwracaliśmy też na to uwagę. Tak na przyszłość, jak będziecie na drugi raz występować, to jeszcze jakbyście się trochę bujnęli, to by jeszcze było więcej. Może jakieś miejsce zerowe byśmy znaleźli. Gratulujemy serdecznie. Wracamy do kapel, bo się rozgadałam. Kapela z Podkowala, trzecie miejsce, prosimy bardzo. Wszyscy zostają, żeby się na was tutaj napatrzeć. Gratulujemy serdecznie. Nagroda pieniężna. No i dwa kolejne miejsca. To tutaj muszę państwu powiedzieć, że się strasznie cieszymy. To nie to, że tam wybraliśmy specjalnie, ale bardzo się cieszymy, że sami młodzi ludzie tak chcą grać, chcą śpiewać, tak chcą się tą muzykę naszych dziadów, pradziadów kultywować. I drugie miejsce przyznaliśmy kapeli Remiego Kawalskiego z Łowicza. Proszę państwa, no i znowu fanfary, bo pierwsze miejsce będę czytać. Kapela Grochowiacy. Tu chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości. Pięknie zapromowali się ci młodzi ludzie i ze śpiewem, i z graniem, i ze wszystkim. No i tutaj no po prostu serdecznie gratulujemy. Bardzo, bardzo się cieszymy, że tacy młodzi ludzie chcą śpiewać, chcą tańczyć, chcą grać i chcą tą pałeczkę, którą my po swoich dziadkach wzięliśmy, chcą przekazywać dalej. Także to jest nasza przyszłość, nasza duma i serdecznie jeszcze raz gratulujemy. Przyjechaliśmy, że tak powiem, po raz pierwszy na zaproszenie organizatorów na ten dzisiejszy festiwal. Jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi i pełni nadziei w to, że folklor jednak ma szansę przeżyć, przetrwać i będzie się odradzał w tego typu imprezach i będziemy mieli co przekazać naszym potomkom, kolejnym pokoleniom i ta kultura ludowa, która jest częścią kultury narodowej, no, będzie wciąż ważna dla wszystkich nas, Polaków, którzy przyjdą po nas. Tu jest to trochę niespodzianka dla nas, ale cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Nasza ciężka praca i to, jak pracujemy i cieszymy się tym i promujemy folklor naszego regionu, czyli Rzeszów. Bardzo się cieszę, że zwłaszcza młodzi ludzie garną się do tego, żeby śpiewać, tańczyć, grać na różnych archaicznych instrumentach i to jest właśnie budujące, że właśnie ta tradycja, te pieśni, które jeszcze nasze babki, prababki śpiewały, że to wszystko nie zginie, tylko będzie przekazane następnemu pokoleniu. A na co państwo zwracali uwagę podczas oceny? No tutaj każdy reprezentował różne dziedziny, czym się zajmuję. Ja akurat jestem, no chyba najbardziej się znam tak no, na muzyce ludowej też, ale przede wszystkim na strojach i na tej tradycji, ponieważ bardzo tutaj głównie, no trochę się na tym znam i główny nacisk właśnie pod tym kątem brałam właśnie występy zespołów. Pod uwagę brałam zwłaszcza, jeśli chodzi o strój, o gwarę. Bardzo cenię zespoły autentyczne, czyli te, które w swoim repertuarze prezentują pieśni czy muzykę naszych przodków. Na siłę nie wymyślają nic nowego, tylko właśnie kultywują to, co było takie piękne w naszych rodzinach. Tak rozśpiewanego weekendu w regionie jeszcze nie było. Artyści prezentując swoje zespoły budują tożsamość, przyczyniają się w ten sposób do promocji kultury ludowej. To jest niesamowite, że z takim poruszeniem można słuchać, jak uprawiają tą muzykę, bo to jest odtwarzanie tej muzyki, że starają się oddać prawdziwego ducha swoim ruchom, gestom, głos, właśnie powiedziałam o tym białym głosie, ten głos również ma tutaj to brzmienie i to też ma znaczenie dla akcentu tej muzyki ludowej. Ja myślę, że jeżeli, tak jak powiedziało, bo podpytałam troszeczkę, jak oceniają poziom, że jest bardzo wysoki, będzie im trudno, ale wierzę w to, że godnych zwycięzców dzisiejszego festiwalu będziemy mogli wyłonić w dwóch tych kategoriach, których mamy, kapele i zespoły śpiewacze, otrzymając o tą leszczynę. No oczywiście nagrody, które przeznaczyliśmy dla tych zwycięzców, które również są wartościowe i radość z tego, że wystąpili u nas będzie po obu stronach. I dla nas, i dla nich. Mam wrażenie, że teraz ta muzyka ludowa jest taką wyszukaną muzyką, to jest sztuka i ona będzie powracać, jest unikatowa.
zauważył Pan, że w większości to starsze osoby, chociaż pojawiają się już tam młode pokolenia. U nas też jest młode pokolenie. Mamy przecież zespół dziecięco-młodzieżowy, zespół, który śpiewa, który tańczy. Małe dzieci, ale widzę, że bardzo, bardzo garną się do tej muzyki i chcą ją pokazywać, chcą ją poznawać, chcą ją odtwarzać. Może powrócimy. Może ona powróci na salon z właściwą godnością na scenę. Klimat spotkań z folklorem można było poczuć jeszcze bardziej, ponieważ wydarzenie zakończyło się wspólnymi śpiewami i tańcami wszystkich zespołów ludowych i mieszkańców powiatu kutnowskiego.